czyścisz te dywizje. No jedno potknięcie było z Normanem Parkiem na pełnym dystansie, natomiast reszta wygranych. Kogo dzisiaj wyzywasz do kolejnego pojedynku? Następny pojedynek z Marconiem, z tą dziwką. Piękny widok to jest, nie? Tutaj sędziowie podnoszą. Tak, i on wtedy się uruchomił. Skurczybyk, nie? No frajerskie wychowanie. No kurczę, frajerskie wychowanie. Ale tutaj wjeżdża trener. Co? Tego się dzieje? Trener Denisa Załęckiego, bądź kolega. Narożnik Denisa Załęckiego wjechał do oktagonu i potężnym prawym posadził chyba Adriana Ciosa nawet na deski. Nie no, nie ma co pierdolić, jak zaczęli się cieszyć w taki swój dziwny, pokrętny sposób był. Good boys! Good boys! Nie bad boy! Good boys! Nie bad boy! Dobro wygrywa ze złem! Zawsze! No tak... Jesteś zawiedziony trochę, jakby są... Są dwie pizdy, że się już nie chcą bić, że ich boli głowa, tego boli kurwa. To są dwie pizdy, które się nie chcą bić, bo go boli głowa. Powiedział chłop, który zapierdolił temu gościowi soccer kicka, chciał trzy. To ja naprawdę, to jest niebywałe. I wymyślał, że nic nie słyszy nawet. Najpierw dostał cios ode mnie buta, tak? Odcięło go na ziemi, to nie oglądasz czy nie? No co? Stary dostał Nathan. To cios dostał w pys, tak? Czy nie? Nathan. Cios dostał kopa na ziemi. Nathan. Nathan? To nie pamiętam. Widać, stary. A Piotr, co to jest za pytanie? Czemu te pieniądze, co zabiera Fame, trafiają do nich, a nie na cele charytatywne? A z jakiej racji mają na cele charytatywne trafić? Bo ty tak powiedziałeś? Normalnie trzy palce odbite u stópki Denisa Załęckiego. Powiem tak, to był jego jedyny ratunek, żeby tą walkę wygrać. Ja bym nie kopał w ryj, w tym momencie akurat, gdybym kurwa mnie nie gryzł, nie? Frajer jebany. Chciałem być jak Mike Tyson. Tyson? Co? Gówno kurwo. Słyszałeś o tym, że Fame ogłosił, że Nathan za to, co zrobił na programie, nie dostanie wynagrodzenia za walkę? No i bardzo dobrze, i honorowo. No nie, no Denis... Serio on powiedział, że to jest honorowe? Dobrze i honorowo. I chłop jechał soccer kiki i powiedział, że honorowo, że chłop dostanie wypłatę jego za to, że go zwyzywał. Nie, mocne to jest. Chcę nie będę dostać wypłaty, albo nie wiem, to kurczę no... To wszystko ma zgarnąć, Adrian, cios! Ja nie mogę z tego cały czas, że ty na Sherdogu będziesz miał na zielono kwadracik przy Denisie. No tak. I cios też. Planujesz kiedyś wygrać walkę z ciekawości? Tak, planuję wygrać 4 października z takim dwoma pedałami jak wy. No to se jeszcze poczeka. Nie no, to, że oni mają rekord wygrany z nim, to jest naprawdę śmieszne. No nie ma co pierdolić, no. Co się można pośmiać, to nasze. A ja uważam, że krzącemu nie dzieje się krzywda i z drugiej strony warto zaznaczyć, że Denis Załęcki zna reguły gry. Wiedział, jakie rzeczy w jego kierunku gada Nathan, a mimo to godzi się na te walki. Bo to też warto zaznaczyć. Ale spoko, możesz mieć odmienną opinię i wszystko w temacie. No ale tak, case Olejnika jest o tyle problematyczny, bo... Znaczy ja od początku mówiłem, że jestem przeciwnikiem zestawienia Najmana z Olejnikiem i uważam, że trochę też federacja nas wszystkich w chuj robi, robiąc takie zestawienie, bo raczej wszyscy są świadomi tego, że to się skończy w 10 sekund. O dziwo potrwało więcej, bo z 20. Ale... Mnie troszkę to osobiście... Powiem tak, ja liczyłem, że będzie chociaż śmiesznie. A było żałośnie po prostu. Przez to, że po prostu, wiesz, bo jakby Olejnik był słaby i by przegrał, no chuj, no zdarza się, ale on się bić nie chciał. Bo najgorsze, co dla mnie nie jest najgorsze, to się źle pokaże, bo mówię, możesz mieć gorszy dzień, możesz mieć stres, możesz być gorszy od kogoś, luz, no jakby taka kolej rzeczy w sporcie i w życiu. Ale jak się nie chcesz bić, a on nie chciał, i się specjalnie przewracasz, no to jest to skurwiałe po prostu, bo marnujesz nam czas. Jak on po tym wszystkim został wygwizdany, złapał za mikrofon i powiedział, to wy tutaj przychodzicie dla mnie, a nie ja dla was, to myślę, ja p***le, z całym brakiem szacunku, dla ciebie to tam nikt nie przyszedł. Ty po prostu się na karcie znalazłeś, a ludzie chcieli Fame obejrzeć.
No taki przebujany debil, że to daj spokój człowieku. Daj spokój, nie? Bo prawda jest taka, i to jest fakt, bo ja siedzę mniej więcej jednak w tym biznesie i to zauważam, widzę to. Kiedyś było tak, że do ciebie dzwonił ktoś z twojemu, to było o... Dzwoni ktoś ważny z federacji, odbiorę, może propozycja biznesowa. Świetnie, porozmawiajmy. A dzisiaj jak dzwoni ktoś z Fame'u, to ludzie mają podejście na zasadzie dzwoni ten frajer, znaczy frajer, no w sensie, że frajerzy z Fame, nie? Że wie, że frajernia do dymania na siano. Influencerzy też mają trochę takie podejście na zasadzie wydoimy pieniądze od tego frajera, nie będziemy w ogóle tego promowali, tylko wyjdziemy na walkę, zawalczymy, weźmiemy pieniądze i elo, nara. Więc to też trochę dwie strony działa. To ciekawe, patrzcie, nie wiem jak ten YouTube działa, to jest napisane, że obejrzałem połowę tego wywiadu, ja go nie obejrzałem. Znaczy ja go kliknąłem, zobaczyłem czy są lubię, czy nie. Odstępy czasowe, zobaczyłem, że nie ma i wyłączyłem. Nie wiem, dziwny jest ten YouTube. Gdzie jestem? Nie ma tu wywiadu z Oli, a to... Mateusz Kaniowski, Tomek Olejnik. Siema. Porażka pewnie boli, ale kiedy człowiek daje z siebie wszystko, to nie boli aż tak, prawda? Nie no, mnie ta porażka nie boli, bo to dla mnie nie jest porażka. Chłop nie dość, że... Ja pier... Ale nie, że on to kupił. Był cięższy, no to jeszcze, kurde, było tak ślisko, że po prostu miał farta tak naprawdę, że wzięliśmy to w K1, bo gdybym 3 razy nie potknął się o nogi albo nie wywrócił przez to, że waży ile waży, no to ta walka inaczej by się skończyła. Działają donaty, zaraz dojdą, spokojnie. Po prostu farta, trzeba będzie protez złożyć, no i tyle, no co mam ci powiedzieć, no jestem wściekły na to, że... Nie powinieneś tak naprawdę, bo jeżeli dajesz z siebie wszystko, pokazujesz hard ducha, chłopie, ty wyszedłeś do większego przeciwnika, no walczyłeś tak, do upadłego. Tak, nie dość, że większy, no to on jeszcze tutaj, wiesz co, jakieś tutaj krzywe zagrywki, próbował okopywać nogi, nie chciał... Faulował. Nie chciał wejść, nie, no faulował nie, ale nie chciał wejść w żadną wymianę ze mną, no więc wiesz, no stary, no, on po prostu tutaj cwaniacki numer zrobił. A nie bałeś się, że zrobisz mu krzywdę tak naprawdę? Stary, prawda jest taka, że gdyby po prostu nie wyglądało tak, jak wyglądało, że przewracałem się na tym oktagonie, nie mogłem złapać równowagi, że ważył on te 30 kg więcej, no to inaczej by to wyglądało. A ja teraz planuję po prostu jeszcze trochę przymasować, więc będzie odwet na pewno. A i tak będą musieli tą walkę zobaczyć po prostu okiem eksperta, czy tam jakieś nieprawidłowości nie było. Znaczy, no ja widziałem dużo nieprawidłowości, natomiast to, co najbardziej mnie uderzyło, to jakie ty miałeś, stary, wsparcie, bo cała publika krzyczała wypier do Marcina Najmana za to, że bije cię nieprzepisowo. No widzisz, nawet ty to zauważyłeś. Nawet ja. I powiem ci szczerze, że właśnie szanuję to, że ty nic nie mówiłeś publicy, tylko tak spokojnie tego podszedłeś, żeby nie podburzałeś ich, żeby bardziej jeszcze wyzywali Marcina, tylko dałeś tak, krzyczą do niego. No co mam ci powiedzieć, wybrał sobie lżejszego zawodnika, znaczy ja wybrałem w sumie trochę cięższego, on miał takie oferty, że ja po prostu jestem lżejszy, no i wyszło to jak wyszło. Ale no, prawda jest taka, że gdyby nie to K1 i te 3 moje podparcie na ziemi, no to wcale nic nie odczuwałem w tej walce, nie mam żadnych śladów. Tak naprawdę po prostu przeważyły tutaj kilogramy i ta walka inaczej by się skończyła, gdyby nie to po prostu, że to było te K1 i po prostu by wchodził ze mną w wymianę, a nie jakieś tutaj robił takie zagrania, żeby się ze mną nie bić. A jak ja widziałem, jaką ty masz szybkość podczas tego starcia, zastanawiałem się, czy ty nie boisz się, że po prostu robisz mu krzywdę? I specjalnie nie biłeś też z całej siły. Powiem ci tak, że ja nie chciałem ogólnie w tej walce robić jakichś tam krzywych zagrań, typu bieganie, męczenie go, tylko ja po prostu chciałem wyjść w wymianę, której on się bał. No i to było widać w jego oczach po prostu, że bał się tej wymiany. Powiem ci, że nawet widząc to na ekranie, ty jeszcze widziałeś to prosto, tam było widać to przerażenie. Ja to widziałem, przysięgam ci, że ja widziałem przerażenie w jego oczach i że nie wiedział, co ma kompletnie zrobić. To jest, stary, niesamowity. To jest ten moment, w którym, stary, ty nie jesteś pewien, czy on troluje, że on to serio wierzy. On nie chciał ze mną wejść ze mną w żadną wymianę. Pierwszy raz widziałem walkę, żeby ktoś tak dominował rywala i mimo to przegrał. No wiesz, zasady K1, 3 razy podparłem się maty, no to dlatego przegrałem, no. Gdyby nie to, no to inaczej walka by się skończyła, jakby to... A czemu się podpierałeś? No po prostu, nie dość, że tam, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu, no, równowaga, może krzywo położony oktagon, nie mam pojęcia. No, nie mam pojęcia, no wiesz, dlaczego to tak wyglądało. No i też nie wypada bić cesarza, też taka jest prawda. Nie, no to akurat w tej walce, wiesz, ja chciałem wymianę ostrą wlecieć, on nie chciał, on jakieś tam te swoje zagrywki robił, więc no po prostu zrobił to z premedytacją. Ja w ogóle bym też chętnie dopytał Marcina, dlaczego on unikał tej walki z tobą. Dlaczego wymiany unikał? To jest... A, nie, no jesteś młodszy, silny, wysportowany.
Więc myślę, że mógł po prostu czuć pewien respekt. On po prostu miał swój plan zaplanowany, żeby zrobić to na cwaniaka i tyle. No, jakby wszedł w wymianę, no to inaczej by to wyglądało. I też mnie zdziwiło to, stary, że ty przegrałeś jednak w Szczecinie, no bo... Nie w K1, żeby on tam mógł sobie jakieś nieczyste zagrywki robić, tylko po prostu już po mojemu. Dobrze. Teraz sekunda przerwy, poczekamy na Marcina i zweryfikujemy te słowa. Tak jak obiecałem, robimy konfrontację dwuminutową, ponieważ z Tomkiem ustaliliśmy jedno. On się ślizgał w tym pojedynku, no i to dziwna sytuacja, kiedy ktoś tak dominuje... Ja ci powiem więcej, ty się k***nik całe życie ślizgasz. Całe życie. No. Ty nie dość, że dostałeś tutaj walkę dzięki mnie, warunki fizyczne były ku twojej stronie, Oktagon może był jakiś, nie wiem, czy coś tam śliskiego. No nierówny, no. Było, czy co? Ty wiedziałeś o tym, że po prostu wystarczy, żebyś twoją siłę wykorzystywał na swoją korzyść, że trzy razy... Twoją miałem wykorzystywać, że ty jesteś na... Zamiast wejść ze mną w wymianę, zamiast wejść ze mną w wymianę tak jak ja chciałem, to ty wolałeś grać nieczysto. Ja to cię mogłem złapać, gdzie ziemię, ground and pound i tyle, no jak nie mogłem? MMA? Mogłem, byś dostał lotę z organizacji. Ty się cieszy, że dalej tutaj możesz być, Marcin, że dalej po prostu pozwalam tobie tutaj być, bo ja po prostu muszę to skonfrontować. Walczyłem o to po walce, żeby choć trochę szacunku ci wróciła publiczność. No właśnie, ja też się zwrócił, no przepraszam. Przychodzisz i znowu robisz wszystko zawsze. Nie, tak serio, akurat Najman się ładnie zachował, dlatego że Najman próbował w jakiś sposób wspierać Olejnika i mówił, że należy mu się szacunek i prosił publiczność, żeby nie gwizdała. Ale publiczność miała go w i jeszcze bardziej go wyzywali, ale co by nie gadać, ładnie się Najman postawił za nim. Jeszcze jeden! Nie? Lecimy, wyku, nie? Gratulacje, nie? Zawsze i wszędzie. Warta miał, kurwa, ci gratulacje, no kurwa. Co chciałeś powiedzieć? Trzeba było coś pokazać, kurwa. Ja przynajmniej... Ja przynajmniej mu z***em z 5 lukinków, kurwa. Stary, on miał po prostu farta, nie dość, że wybrał K1 pod siebie. Farta jak 30 ale... kilogramów cięższy, próbował mnie tam przepychać w tym momencie. Marcin, muszę coś powiedzieć. Przewrócił. Dobra, daj mi sekundę, bo ja widziałem jedną rzecz w tej walce i Tomek mi zaimponował. Kiedy cała publika, bo nie wiem czy wiesz, to jest Król Szczecina, krzyczała wypier do ciebie, że bijesz ich pupilka, to on nie podjudzał ich, żeby cię jeszcze bardziej wyzywali, tylko był taki tonowo nastroje. Ale ty sobie żartujesz? Nie. Przecież to do niego krzyczeli, a ja ich prosiłem, żeby przestali. Gdzie? Do Olejnika? A, w tym sensie. Nigdy w życiu. Do każdego, ale nie do Oleja. Ale ty dobrze. Stare, to musi być pojebane uczucie. Wyobraź sobie, że mieszkasz w jakimś mieście i ludzie z tego miasta krzyczą, że masz wypierdalać. Ja pierdolę. Jakie to jest abstrakcyjne. Że o tym wiesz, że ja tutaj ukłon zrobiłem w twoją stronę, żeby po prostu ciebie nie jechali. Po prostu i nie dość, że ty wybrałeś walkę pod siebie i zrobiłeś wszystko. Chciałem dobrze, ale widzę, że z Olejem się nie da. Chciałem, żeby choć trochę w tym Szczecinie odzyskał. Ale dostałeś jakiś cios od Tomka? Nie. Bo unikałeś wymian. To musisz zobaczyć sobie powtórkę. No, Tomek chciał wchodzić w wymiany, a ty? Ty nawet w te wymiany nie wchodziłeś. No to obejrz sobie walkę jeszcze raz, jak będziesz chwilę miał przerwy. Ja uważam, że po walkach ze mną bardzo często z oktagonu wychodzą już inni ludzie. Ciotka wyszedł kompletnym wariatem, teraz patrzę na Tomka i widzę też oczy wariata. No, Tomek, ja mam nadzieję, że ty... Tomek, bo to jest coś takiego, że może po godzinie wszystko wróci, ale ty powinieneś usiąść, trochę pooddychać. Nawet nie mam żadnych śladów po walce z tobą, ja nic nie odczułem. Ty wykorzystałeś swoje kilogramy, żeby mnie przepchnąć, żebym po prostu trzy razy... Nie wykorzystywać! Kurde, zamiast znokautować, wyjść w wymiany, coś porobić, to ty wolałeś... Jak ty leżałeś po każdym moim wejściu... Nie, ty stałeś, podskakiwałeś. Nie, stary, ja o moje nogi, bo ty wykorzystałeś kilogramy. Ja faktycznie miałem kontuzję oka, ja źle widziałem. Ja widziałem, ty leżałeś, a tu się okazuje, że ty stałeś. A Tomek jeszcze powiedział, że jest szansa na to, że to przez ciebie się ślizgał w tym oktagonie, że coś mogłeś przychachmęcić. Tak, no bo walka była. Jakby nie było walki, to by nie wyszło. Ale gdyby... Wiecie co, panowie, ja wam coś powiem. Ludzie naprawdę mają ważniejsze rzeczy niż słuchanie takiego p***a. Na razie pozdrawiam was. No i widzisz, Marcin Najman po prostu w tym momencie unika walki, unika wymian, no i... No kurde, stary, no... I też zobacz, kto pier... Tak, nawet w konwersacji cztery oczy unika. Widać, że Najman jest w stronę tego Olejnika. Pierwszy uciekł z pola wywiadu. No tak, no nie dość, że w oktagonie jakieś tutaj krzywe zagrywki robi, no to teraz jeszcze takie rzeczy, no...
przegięcie pały to dla mnie jest. Ja to się czuję, powinno skończyć w MMA, ja bo w MMA... Ja czuję, że gdyby on nie wybrał tego K1 pod siebie... Ale mam inną teorię. Mi się wydaje, że znaczy Olejnik nigdy nie był w pełni zdrowy, zawsze był lekko upośledzony, ale od kiedy zbratał się z Sentino, nagrał z nim piosenkę czy dwie i od niego wrócił, to już jest zupełnie inny człowiek. Tam już nie ma starego Olejnika, jest jeszcze gorzej. Wie, bo ja mówię, dobra, Marcin, nie dość, że zamiast niskorosły, to wybrałem ciebie, no chociaż wybierz sobie kategorię. To on wybrał cwaniak sobie K1, żeby po prostu mnie przepchnąć jakoś jakimś... A to daje ci stary szansę na MMA. Nie mam żadnych śladów, kurde. Czuję się kondycyjnie też. On już tam dyszał jak parowóz. To jest dla mnie śmiechu warte. No ja... Czy byłem na gali? Stary, powiem ci szczerze, jakbym na tą galę pojechał, to bym był bardzo na siebie wkurzony. Ta gala była naprawdę... No niestety, z bólem serca była tragiczna. A co, że ja słowami wykopu... W sensie, dlaczego słowami wykopu? Że z wykopu, że ja biorę z wykopu to, co mówię? Czy co, bo nie kumam. Natomiast z tego co ja wiem, to od kiedy Andrzeja wyrzucili, to oni zatrudnili na miejsce Andrzeja w chuj ludzi. I nikt nie jest w stanie go zastąpić. Powiem to. Zgadnijcie, ile na ostatnim piątkowym treningu na siłowni podniosłem na klatkę piersiową na 5 ruchów z dużym zapasem. Mogłem więcej. Zgadnijcie, ile kilogramów podniosłem i na ile ruchów. 102,5 kg na 5 ruchów z powolnym, kontrolowanym zejściem z zapasem siłowym. 102,5 kg.